O, dzień dobry. Słuchajcie, przede wszystkim pragnę Was przeprosić, jeżeli coś podczas tego nagrania pójdzie nie tak, bo to jest chyba pierwsze dłuższe nagranie, które nagrywam tym sprzętem, więc musicie mi wybaczyć. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz, materiał powstaje dzięki pytaniu użytkownika, subskrybenta, widza, Nowoczesny Tata. Dziękuję Ci bardzo za zmotywowanie mnie do nagrania tego materiału, bo rzeczywiście na kanale zauważyłem, że chyba nie powstał żaden materiał, który byłby materiałem stojącym w porównaniu na przykład do rzeczy, które używałem, nie wiem, 2-3 tygodnie, czy miesiąc, czy dwa. I tej samej rzeczy na przykład po roku czy półtora roku użytkowania, dlatego to chyba będzie pierwszy taki materiał. Materiały tego typu będę oznaczał specjalnym hashtagiem, żeby było może łatwiej je znaleźć. Mamy 2021 rok, więc są nowe wyzwania. Na razie nie będę ich zdradzał, bo nie wiem, czy uda mi się ich dotrzymać, ale miejmy nadzieję, że się uda. I bardzo Was przepraszam za to, że będę zerkał poniżej aparatu, o tak jak teraz, dlatego że ekran podglądowy jeszcze nie jest tu, gdzie być powinien, jest poniżej, więc czy wszystko jest ok, czy ostrzy, dobrze spoglądam poniżej aparatu. O, słuchajcie, materiał, jak zapewne się zorientowaliście po opisie, jest na temat Ledermana Flipa 4. O, proszę bardzo. Natomiast nie jest to materiał sponsorowany. Poczekajcie. Pokaż, jak ostrzysz. O, jak ładnie. Dobrze, nie jest to materiał w żaden sposób sponsorowany, natomiast należy sobie wspomnieć, że ten model trafił do mnie nie rok temu, tylko półtora roku temu, bo sprawdziłem pierwsze nagranie było w maju 2019 roku. Ja pitole, ile to czasu miało. W maju 2019 roku wypuściłem pierwszy materiał. Materiał był dwuczęściowy na temat tego tula. Tam też znajdziecie w zasadzie wszystkie narzędzia, więc ja nie będę go opisywał po raz kolejny. W tym materiale chciałem zawrzeć tylko takie informacje dotyczące, jak ten tool mi się sprawuje, bo rzeczywiście jak tylko przyjechał ten tool, zastąpił w moim codziennym EDC Ledermana Charge'a TTI. W samym toolu narzędzia, które są przeze mnie używane podstawowo, czyli kombinerki używam bardzo często. Narzędziem, które równie często używam, nawet nie wiem, czy nie częściej niż kombinerki, no to jest oczywiście nóż. To jest ostrze, które ma delikatnie inny kształt niż w pozostałych Ledermanach. Proszę bardzo. Natomiast i tu nie mogę powiedzieć, jestem super zadowolony, zarówno z ostrza, które dosyć dobrze trzyma ostrość. Należy pamiętać, że rzeczy, które wychodzą spod marki Lederman, są dosyć twardo hardowane i są stosunkowo kruche. Użytkownicy Ledermanów od lat znają ten problem, że no, narzędzia przy delikatnie przekroczonym progu nacisku pękają. Sam tego doświadczyłem. W moim Charge'u jest łamany duży śrubokręt. W moim Serge'u też coś łamałem, czy wykruszyłem duży śrubokręt. No już nie, nieistotne. To jest problem, który pojawia się bardzo, bardzo często i boję się, że w tym narzędziu też się pojawia. Natomiast nie zdarzyło się tak, żeby któreś narzędzie mnie zawiodło, albo której, żebym przeciążył, pomimo że było kilka sytuacji, które się tak zdarzyły, znaczy w których mogło to nastąpić. Nawet ostatnio żona mnie poprosiła, żebym jej poskładał stojak do ekranu multimedialnego. Nie miałem stosownych narzędzi,
używałem multitoola w zasadzie tylko i wyłącznie, więc i nakrętki, i śruby płaskie, i śruby krzyżakowe używałem toola. Natomiast dosyć ważną rzeczą jest to, że nie używam tego toola jako narzędzia podstawowego. Jest to dla mnie zawsze takie narzędzie awaryjne, rezerwowe, więc jeżeli planuję jakieś cięższe prace, jeżeli planuję używać gdzieś jakiegoś narzędzia, wówczas zabezpieczam się jak gdyby w narzędzia predefiniowane. Nie staram się wszystkiego na siłę robić toolem. Z tego też względu, po pierwsze, troszeczkę go oszczędzam, a po drugie, nie dotykają mnie tak bardzo problemy, o które użytkownicy głównie się pytają. Jednym z podstawowych pytań jest to, czy nie brakuje mi gniazda na bity. Otóż tak, bardzo brakuje mi gniazda na bity, natomiast z punktu widzenia jak gdyby charakterystyki, w jakiej ja używam tego toola, to gniazdo na bity nie zdarzyło się tak, żeby ono jakby było kluczowe, dlatego że zawsze, kiedy planuję jakieś prace, tak jak wam powiedziałem, zabieram ze sobą narzędzia, które są predefiniowane, a nie zdarzyła mi się taka sytuacja, że nagle wyskoczył mi jakiś torx czy bit właśnie do kręcenia i tu było mi potrzebne gniazdo na bity. Zdarzyło mi się raz, że żadne z narzędzi nie pasowało, kombinowałem, tak, ale jakoś się dało to zrobić. Także tak, oczywiście, że mi brakuje. Oczywiście, że po pierwsze, na grzyb mi jest potrzebny ten pilnik. Nie używałem go. Nie używałem go, używać go nie zamierzam, dlatego że jest to narzędzie zupełnie bezsensowne. Jeżeli chodzi o szerokość, na końcu tego bicika macie śrubokręt, nie? Jeżeli chodzi o szerokość tego śrubokręta, no to tu jest drugie narzędzie, którego szerokość jest, no jak gdyby, czekajcie, o, którego szerokość jest niewiele, że tak powiem, inna, tak, i szczerze mówiąc, no i dalej macie coś w rodzaju szydła, dłutka, czegoś w tym stylu, i tu macie również coś w rodzaju takiego małego śrubokręta na końcu, to dłutko wam daje, więc myślę, że ten pilniczek w ogóle jest tu na psi pędzel potrzebny. I szczerze mówiąc, gdybym miał osobiście wprowadzać jakieś modyfikacje do tego toola, część z tych narzędzi zamieniłbym na gniazdo, jakie jest w Surge, czyli na to gniazdo, na takie, na macie wymieniany pilnik z piłą, tak? Tak jak do pilarki się wkłada. I uważam, że to by było najlepsze rozwiązanie, jakie można by było tu zastosować. Nawet jeżeli predefiniowana piła i czy pilnik, który by tu był, byłby krótki, to zawsze można by było mieć ze sobą dłuższy, tak jak bity. No bity też musi się nosić osobno, tak? Nie jest to coś, co gdzieś ma swój uchwyt na toolu, tylko jest to osobny case, osobny uchwyt na bity, musicie go włożyć osobno, tak? I to samo można by było zrobić z tego typu ostrzami, więc ten pilnik de facto, to dłuto też mi jest tak na grzyb potrzebne. Ten śrubokręt czasami używam, nie będę ukrywał, no oczywiście ta miarka w rozmiarze azjatyckim, tak, to jest rzecz, która jest nader potrzebna tutaj. Uważam, że rozwiązanie z miarkami, które było, no tutaj jak wiecie jest problem z jej zastosowaniem, ale również wolałbym chyba tą miarkę mieć zastosowaną tu na wewnętrznej stronie toola, niż na tym pypciu tutaj, bo ta miarka tutaj jest zupełnie do niczego nieprzydatna. Natomiast no nie wadzi, tak, jak gdyby tego śrubokręta używam, otwieracza do konserw tak jak najbardziej użyłem kilkukrotnie, nie jakoś nadmiernie, z reguły moja żona po prostu kupi jakąś puszkę, która nie ma tego dyzla do otwierania, więc tu najczęściej on się przydaje. Szydła nie użyłem prawdopodobnie ani razu, a pilniczka nie wiem, czy użyłem, może do testów, to tak, bo on jest rzeczywiście ostry i nie można powiedzieć, że tylko, że no taki pilnik de facto jest troszkę bez sensu. I właśnie mówię, ja bym zamienił go i w tym miejscu, gdzie mamy piłę, poproszę ostrość, tu gdzie mamy piłę, zastosowałbym raczej
raczej zastosowałbym gniazdo na takie wymienne ostrza, tak jak jest w serdżu. Jeżeli chodzi o nóż, zaraz wam opowiem, bo to też jest coś, co pojawiło się z czasem i podejrzewam, że no to jest łatwe do wyeliminowania, natomiast tu poproszę. No niestety ustawienia tego aparatu są dla mnie jeszcze, on gdzieś rozpoznaje moją twarz w międzyczasie i stąd. O, otwieranie narzędzi to też jest pewnego rodzaju problem, który pojawił się z czasem, jego nie było wcześniej. O, nadal oczywiście można otworzyć je jedną ręką. Najczęściej ten najłatwiej jest jak gdyby, bo no tu trzeba otwierać z tego palca. O, z tego palca. O. O. I tu jest łatwiej. Natomiast problem oczywiście pojawia się w ostrzu tym. Problem pojawia się w tym ostrzu ząbkowanym. Ja sporadycznie go używam, parę razy mi się tam zdarzyło go użyć, natomiast na co dzień go niespecjalnie używam, tego ostrza ząbkowanego. On tu na końcu, jak sobie zerkniecie, o, tu, on tu na końcu też jest ostrzony. I on ma tą krawędź tutaj też ostrą, o, w tym miejscu. Natomiast nie wiem, jakoś ja nie jestem przekonany, czasami rzeczywiście jakieś tam, powiedzmy, kartony czy jakiś sznurek, linka. Tak, natomiast tak na co dzień jest mi to średnio potrzebne, jeżeli chodzi o ten. Natomiast tu rozumiem ludzi, którzy by to wykorzystywali. Tak, o tym, tych narzędzi używam stosunkowo najczęściej, czyli śrubokręta krzyżakowego i śrubokręta płaskiego, i to są śrubokręty, których w żaden sposób w tym tunu nie chciałbym się pozbyć, dlatego że to są narzędzia, które bardzo, bardzo często mi służą. Może nie tak często jak kombinerki, nie tak często jak nóż, ale zdecydowanie mi służą i sprawdzają się bardzo dobrze. Najlepiej sprawdza się z tego wszystkiego, słuchajcie, krzyżakowy śrubokręt. Nie wiem, w jaki sposób Lederman to zrobił. Ja postaram się wam to mocno zbliżyć, ale nie wiem, czy z takiego odległości złapie fokus. O, ten śrubokręt, słuchajcie, on jest skonstruowany w taki sposób, że tak naprawdę zarówno małe śrubki, jak i naprawdę potężne śruby typu Philips, nim jesteście w stanie odkręcić. I teraz na pytanie, a propos, jakby wracam do tego gniazda bitów. Słuchajcie, w zasadzie z mojego punktu widzenia narzędzia, które są po tej stronie, czyli pilnik jeden, ten śrubokręt z miarką i tego typu tam pierdalety, plus ta piła, która tu jest, zamieniłbym na gniazdo do bitów i gniazdo do piły. Myślę, że byłaby taka szansa, patrząc jak gdyby pod kątem wielkości. Ostatecznie te dwa narzędzia, które są tutaj, czyli ten śrubokręt płaski i śrubokręt krzyżakowy, zamieniłbym na gniazdo do bitów, a tu część razem z piłą zamieniłbym na gniazdo do tych wymiennych piłek i pilników. To są moje sugestie, natomiast z punktu widzenia użyteczności nie mogę powiedzieć, żeby tool mnie zawiódł, natomiast ma jedną wadę, która bardzo mi się nie podoba i ta wada sprawia, ona nie sprawia, że tool mnie kiedykolwiek zawiódł, ale sprawia, że boję się go użyć z pewną siłą. Otóż, jak wielu z was wie, a szczególnie ci, którzy oglądali tego tula dość tak intensywnie, jak się przyjrzycie, on tu w rączkach ma te, tu w tą stronę, on tu w rączkach ma te mechanizmy, które powodują ten zatrzask. To są mechanizmy, które są na pewnego rodzaju takich podkładkach oporowych i te podkładki oporowe powodują, że te rękojeści, one tam skakują, ale one się ruszają. To znaczy, jeżeli sobie weźmiecie te rękojeści, o, to zobaczycie, że one się ruszają. I co to powoduje? Ano powoduje to, że tool
jako tul potrafi o w ten sposób latać. Znaczy on jest rozłożony i jest zatrzaśnięty, natomiast jego ruch jest dość duży. Niezatrzaśnięte te ramiona latają wolno, więc na przykład bardzo często zdarzało mi się, że w ten sposób używałem tula jako dźwigni. No, jako dźwigni, po prostu w ten sposób przykręcałem śruby i niestety te rączki, które są one powodują, że one, nie wiem z której strony wam to pokazać, ale zobaczcie, aż tu, jak się rusza, to aż się ta blacha odkształca. I niestety ten ruch w wielu przypadkach, kiedy używacie tego tula, jest ruchem, który no, nie jest pożądany. Dlatego, że co prawda mówię, on mi się nigdy nie rozpadł, nigdy się z nim nic nie stało. Natomiast trzeba sobie powiedzieć wprost, że nie oczekuję od tula takiego poczucia, że on jest ciutkę zbyt delikatny. To znaczy i właśnie to ruszanie się tych rękojeści jest takim newralgicznym dla mnie punktem. Nadal jest to mój tul codzienny, żebyśmy się zrozumieli. Bardzo go lubię, używam go na co dzień i w zasadzie nie brakuje mi w nim nic. Natomiast no, jest coś, co sprawia, że mam czasami takie wrażenie, że jakbym użył jeszcze trochę siły, to mógłbym coś z nim zrobić. O, słuchajcie, to chyba tyle z takich moich wrażeń, jeżeli chodzi o tego tula przez rok użytkowania. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Ponieważ tul jest skonstruowany w taki sposób, żeby używać go jedną ręką, prawda? Wszystkie narzędzia można otworzyć, zamknąć jedną ręką i to jest spoko. I naprawdę idzie się do tego przyzwyczaić, że obsługujemy wszystko jedną ręką, że rozkładamy go jedną ręką. Ciężko mi jest przed kamerą go tak rozłożyć. Natomiast jestem nauczony już, jak gdyby ten tool już nie stanowi dla mnie wyzwania, jeżeli chodzi o obsługę jedną ręką. Wszystko można zrobić tu jedną ręką. Natomiast rzeczywiście problem jest taki, że ta mechanika, która tu jest, powoduje, że tak jak wam pokazywałem, ostrze ząbkowane, wcale nie jest tak łatwo go wyciągnąć i ta ciężkość w jego wyciągnięciu nie polega na tym, że te blokady chodzą inaczej. Polega na tym, że niestety, jak każdy tul, on się brudzi tutaj. On się brudzi tutaj na tych zawiasach. To znowu powoduje, że w momencie, kiedy zaczynamy go używać intensywniej, ten brud wchodzi głębiej, i ta mechanika chodzi ciężej, dlatego podejrzewam, że dobrze by było go konserwować jakimś olejem, jakąś oliwą, natomiast to znowu powoduje, że trzymając go w tym pałczu, wszelkiego rodzaju pyły do tego się przyczepiają i znowu wchodzą głębiej i konserwacja tego no, wymaga troszeczkę atencji, tak? Nie wiem, czy to się da wyeliminować, podejrzewam, że nie i podejrzewam, że w większości tuli to występuje, natomiast no do tej pory tule były obsługiwane dwoma rękami i ten problem mógł być mniej zauważalny. W momencie, kiedy używamy tego wszystkiego jedną ręką, ten problem dotyczący właśnie tych zabrudzeń i tego, że te narzędzia w pewnym momencie zaczynają stawiać opór, tak jak powiedziałem, na przykład nożyczki nie stawiają takiego oporu, natomiast no to ostrze, ja go rzeczywiście mało używam, ono też jest niewyrobione, natomiast ono sprawia większy opór. Więc myślę, że no to są wszystkie rzeczy, które jakby znalazłem w tym tulu podczas mojego 1,5-rocznego użytkowania. Nadal będzie to tul, który będzie moim EDC. Nadal będę go używał na co dzień. Oczywiście w firmie, w biurku mam też czerża i mam też bity na wszelki wypadek, gdyby gdzieś tam mi coś tam
odkurbiło. Natomiast to jest mój tool, który mam zawsze w kieszeni. Wszędzie ze mną jeździ. Bardzo często się zdarza, że nawet nie zabieram ze sobą dodatkowego noża. Mam tylko ostrze, które jest w toolu. Więc naprawdę się do niego przyzwyczaiłem. Polecam każdemu, szczególnie, że sprawdzałem dzisiaj cenę. Z 850 zł jest 619, więc ta cena, nie mówię, że jest normalna, nadal jest popieprzona, ale jest ciutę niższa. Jeszcze raz dzięki Militarium za wysłanie tego tula i powiem Wam szczerze, że gdyby, na razie się nie pojawił, ale gdyby pojawił się kolejny model Free, który miałby te modyfikacje, właśnie gniazda nabity, a już jakby miał uchwyt na brzeszczoty, no to myślę, że to byłby chyba najlepszy tool na świecie, nawet pomimo tych ruszających się rękojeści, tak? Ja chyba bym to w stanie przeżyć. Okej, dziękuję Wam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że materiał nie wyszedł zbyt długi, chociaż znając mnie wyszedł bardzo długi, więc pozdrawiam Was serdecznie w nowym roku i widzimy się, mam nadzieję, że niedługo w nowym materiale. Oczywiście, jeżeli coś Was interesuje z rzeczy, które recenzowałem albo które wiecie, że mam, to możecie zostawić komentarz na dole, że chcielibyście, żebym na coś zwrócił specjalną uwagę, jeżeli chodzi o rzeczy, które mam albo które używałem, wiecie, że używałem lub nagrałem jakieś wrażenia pierwsze na ich temat, to również rzucajcie w komentarzu, będę to uwzględniał. Dzięki jeszcze raz, Nowoczesny Tata, za Twój komentarz i mobilizację i do zobaczenia w następnym materiale.